zdrowia, szczególnie zdrowia dla górników, no i to amerykańskich. No, Wyoming, no to jest stan, jak się popatrzy na mapę, no to jest Atlantyk tutaj, tu jest Europa, tu jest Pacyfik, no to tutaj po środku, tak bliżej Kalifornii, pośrodku tak Ameryki jest Wyoming, Montana. No są to rejony dosyć takie płaskie, dosyć przyjemne widoki. Były tereny indiańskie, tam sporo Indian mieszkało, to się też nazywało terytorium indiańskie. 60 milionów lat temu, no to był taki klimat tropikalny, to tam padało 3 metry deszczu, to były nieprawdopodobne ilości wody, to wszystko rosło, było gorąco, później to gniło, były tam moczary i niemoczary, także w zasadzie bagna się robiły z tej zieleniny, przez to, że były bagna, no to wszystko nie spływało do oceanu, no i 25 lat temu wszystko to tam się zasypywało, przysypywało. 10 milionów lat temu to się tam poodkrywało. No i potężne są zbiory węgla. Te zbiory węgla to są 40% wydobycia węgla właśnie jest z tego Powder River Basin, czyli basen pudrowej rzeki. To są potężne ilości. Tam wydobywano 300, 400, 500 milionów ton węgla rocznie. Przy zatrudnieniu nie takim dużym, bo zatrudnienie to było powiedzmy 2, 3, 4, 5 tysięcy. Także każdy z tych zatrudnionych to w zasadzie wypadało na niego 100 tysięcy ton węgla. 100 tysięcy ton węgla. No i oni zarabiali do 100 tysięcy dolarów, także mniej więcej zarabiali dolara za wydobytą tonę, czyli to nie jest tak źle, tyle tylko, że ceny na dzień dzisiejszy, cena za tonę metryczną, no to jest tam 60 parę dolarów, w 2011 roku to było chyba 111 dolarów, także duża różnica, dwa razy więcej, no ale w pewnym momencie też było 38 dolarów, także to wszystko po prostu skacze i do góry i do dołu. I trudno powiedzieć, kiedy ludziom się opłaca to produkować, kiedy się nie opłaca, no bo taką operację, no to trudno zatrzymać i rozbujać, także 5 lat i dwa razy inna różnica w cenie. No ale to samo, co Wenezuela miała z ropą. Kiedy ropa była droga, no to obiecywali wszystko, cały ten socjalizm jakoś działał, a później jak ropa spadła, no to już się to zmieniło. No częściowo ten spadek ceny węgla, no to jest spowodowany tym, że wydobycie te łupkowe w Ameryce oleju, ropy i gazu po prostu wzrosło. Także cena za te kalorie pospadała, no bo były inne konkurencyjne źródła kalorii, czy tamtej energii. No i cena węgla nie jest taka atrakcyjna. Ludzie tam w tych rejonach to zarabiali już od kilku ładnych pokoleń. W Gillette, to jest jedno z największych miast w Wyoming, to jest 32 tysiące ludzi. No to sobie żyją dosyć dobrze. W Ameryce powiedzmy są jeszcze inne miejsca. W Virginii, West Virginia, no to jest bliżej wschodniego wybrzeża. No i Apalachy, no to są takie góry w zasadzie rozdzielające te wschodnie wybrzeże, to są Apalachy, czyli tu tak jak Ameryka się zaczynała, to były te 13 kolonii, później były Apalachy i z Apalachami od Kanady do Luizjany, no to była ta francuska Luizjana, która była powiedzmy kupiona przez Amerykę od Francji, bo Luizjana to był jeden wielki teren, teraz jest tam kilkanaście stanów, no ale to Luizjana to była takim potężnym, no i dopiero później były te rejony zachodnie Mississippi, Missouri, te tereny indiańskie to były tam dalej. No ale w tych Apalachach, w górach wydobywa się też sporo węgla, no ale jednak dwa razy więcej w tym w Wyoming. To jest 40% amerykańskiego wydobycia. No nieprawdopodobne ilości. Ten węgiel stamtąd jest dobry, no bo on jest mniej ma siarki, także oczyszczanie powiedzmy jest mniej wymagane i jest tańsze. No nie jest taki ekonomicznie, bo tam ma chyba 12 000 BTU, czyli takich British Metric Units, a tam w Wyoming ma chyba 75% tego, co z Apalachów. Tyle tylko, że właśnie w Wyoming, no to są kopalnie odkrywkowe. Oni po prostu przyjeżdżają i przesuwają te potężne ilości ton tego towaru. Towarem jest, powiedzmy, są skały i węgiel. Także, że jest bardzo dobrze, jeżeli połowa jest skała, połowa jest węgiel, no ale jeżeli jest 3 razy więcej kamulców niż węgla, no to już zaczyna być dosyć drogie. Całe te miasteczko Gillette, no to po prostu prosperował dzięki temu właśnie, że ci górnicy dobrze zarabiali, wszyscy kupowali domy, wydają na najróżniejsze rzeczy. No, politycy i gospodarze tych miast przewidywali, że nie będzie tak pięknie, no bo te podatki, które zabierają, no to są na tyle wielkie czy potężne, że 1% ludzi pracujących w tych kopalniach, czyli te 5-6 tysięcy ludzi, czyli można powiedzieć 5-6 milionów mieszkańców Wyoming, no to ten 1% pracujących w kopalniach w zasadzie i kopalnie, no to 50-60% całego budżetu stanu. Także to widać jak to stan katuje finansowo. No i to jest częściowo powód na to, że te kopalnie się ostatnio dwie się zamknęły, no ale dodatkowo dochodzi też koszty opłat do państwa, no bo wszystkie te tereny w tym rejonie, one należą do Waszyngtonu, no i Waszyngton to daje prawa do wydobycia takie federalne, no i to jest koszt. I ten koszt właśnie to był jeden z powodów dla tej firmy, która jest bazowana właśnie w West Virginii przy tych Apalachach i oni kupili tam na Wyoming, na tym zachodnim wybrzeżu. No jednym z powodów właśnie tej bankrupcji, no bo to było powodem zamknięcia, to było to, że oni mieli tam dziesiątki milionów długów, właśnie włączając w to podatki stanowe, no i te opłaty rządowe za używanie tych terenów, tak? Także nie za bardzo pomaganie jest to. Wygląda na to, że państwo i Stany zabijają kaczkę znoszącą złote jaja. Alpha Natural Resources to była ta firma, która powiedzmy trzymała te kopalnie, no ale później sprzedała to do tego Black Jewel, no i ten Black Jewel właśnie zbankrutował. Trudno powiedzieć, czy to wszystko się utrzyma, czy nie. Ludzie tam pracowali po 10, 15, 20 lat i znienacka po prostu kompania została zamknięta. Można powiedzieć, że w 2000 roku pracowało 2,5 tysiąca ludzi, w 2010 pracowało powiedzmy 6 tysięcy ludzi, no teraz pracuje poniżej 5 tysięcy, około 5 tysięcy, tak jak wspominałem, 1%. Także, że ta cała fluktuacja, no to wszystko zależy od tego, ile ludzie są w stanie wycisnąć z tych kopalni, a to wszystko zależy od ceny sprzedaży. Cena sprzedaży $60 na dzień dzisiejszy, no to jeszcze oni uważali, chcieli właśnie zrobić linię transportową na zachodnie wybrzeże, do stanu Washington, czyli jak tutaj jest Kanada, granicy Kanada, to tutaj w tym rogu to jest Washington State, no bo jest Washington DC, czyli stolica Ameryki, DC to znaczy District of Columbia, no i jest Washington State, Oregon jest troszeczkę poniżej, Portland, Oregon, a tutaj jest ten Washington. No to oni właśnie chcieli przeprowadzić linię pociągów do takich terminali na statki, żeby wysyłać to do Azji. No kalkulowali, że opłacało im by się to robić, no tyle tylko, że ci ludzie na tych zachodnich wybrzeżach mówią, że nie chcą tych linii transportowych, nie chcą miejsca przyładunkowego i mają w nosie to, że ludzie powiedzmy 200-300 mil dalej, powiedzmy w głąb lądu, pracują na to, zarabiają, płacą podatki stanowe i państwowe, no i to powoduje, że wszyscy są jakoś bogatsi, szczęśliwsi, tak? Także, że jedni ludzie ludziom zgotowali ten los, no i teraz ludzie nie wiedzą jak się przeszkolić, tak? Jeżeli jedno, dwa, trzy pokolenia górników po prostu kopało to, tam nie ma innego przemysłu, tam nie ma co innego robić. No, fakt jest faktem, że te 12 kopalń, no to dwie się zamknęły, także tam ludzie może się przesuną, może w innych kopalniach jest bardziej opłacalne i bardziej management jest, kierownictwo, dyrekcja jest lepsza. Tyle tylko, że politycznie w Ameryce jednak wszyscy przychodzą i mówią, że będą zabijać te kopalnie, będą zamykać kopalnie, będą ścigać wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują powiedzmy olej czy gaz, no i to się nikt nie opiernicza. Wszyscy ci socjaliści po prostu mówią, że ma być wiatr i słoneczne panele. No, jak zwykle nigdy nie powiedzą, że nie ma gdzie tam tej energii trzymać. No i że jednak ten węgiel opałowy przez ładnych następnych kilka czy kilkanaście lat jednak będzie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek o powiadomieniach. Dzyń, dzyń. Polecaj, wysyłaj, pokazuj dalej. Pisz pytania, pisz odpowiedzi i do następnego codziennego filmiku.